Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim YouTube channel. I dzisiaj przychodzę do was, jak widzicie w sumie już w tytule, Lemon Challenge. Nie wiem, czy jestem w stanie zjeść chociaż jedną cytrynę, ale postaram się zjeść ich tyle, ile po prostu potrafię. I z góry bym was prosił, żebyście mi pisali teraz po tym w komentarzu, ja tam pewnie napiszę komentarz, jaki filmik chcielibyście zobaczyć na moim kanale. W ogóle się skaleczyłem, patrzcie. Zawsze się muszę skaleczyć czymś, po prostu się wróciłem może, bo wiecie, ja jestem taki głupi, że chciałam sobie tutaj, gdzie jest końcówka, cytrynę i ją takie coś odciąć. No i niestety nie umiem kroić. A ja ogólnie jestem na takie rzeczy przeczulony. Chyba wyjaśniłem całe zasady tego challenge'u i może zacznijmy. I co? Pierwszy może weźmiemy sobie taki kawałek, który już go ubrałem. I musimy mieć po prostu poważną minę, ale mi się chcesz w ogóle śmiać, nie wiem czemu. Więc zaczynamy! Pierwszy kawałek. W sumie nie było to takie złe, wam powiem. Oczywiście będę wypluwał tutaj, bo na przykład nie będę jadł takich białych rzeczy, wiadomo. Ale cały sok z tego zjadłem i nie było to jakieś złe. I co, lecimy z drugim kawałkiem. Tutaj jest trochę więcej tego białego. W sumie przynajmniej będę chyba zdrowy, bo mało jest witaminy z tym. W ogóle mało jest witamin, więc od tego może zacznijmy. Drugi kawałeczek. O jest. Lecimy, moi drodzy, dalej. A i miałam być poważna, mieć minę. Lecimy dalej. Tylko wiecie, co mnie wkurza? Że są pestki. To jest najgorsze. No dobra, jedziemy dalej. Trzeci już. Czyli to jest 75% cytryny jeszcze pomimo całe usta, nie wiem czemu. Nie! Moje rodzenie już nie wiem, co się dzieje. Chyba za dużo witaminy C. Tak wpływa na nasz organizm. Na pychotka. Już jak widzicie, zjadłem większość cytryny, został mi ostatni kawałeczek. A spokojnie, to nie pierwsza cytrynka, którą dzisiaj zjem. I lecimy z czwartym, czyli już będzie cała. No, nie bądź taki słaby. Taburet. Zdecydowanie pierwszy kawałeczek był najlepszy, ale reszta już trochę gorzej. Ciekawe, czy tu w ogóle. O, jeszcze dużo soku jest. A? No, już tam nic nie ma. Oj, dobra. Lecimy z drugą cytryną, tylko muszę ją pierw pokroić. Może przy. Pokroję wam. Pokroję ją przy was. O. I wiecie, mega mi szczypią usta, więc kroimy. Więc chyba to się tak robi. Czekajcie. Ale mi się dopasował nóż. Nóż też żółty jest. Jednak to muszę na kolanach zrobić. Dobrze, kochani, mamy już drugą cytrynkę pokrojoną. Jemy, już przestałem czuć ten smak cytrynowy. Więc to chyba dobry znak. Ej, moi drodzy, wiecie, jaki znalazłem sposób na obieranie cytryny? Tak jak się obiera pomarańcze. I co, jemy od razu całą, co ja będę się tutaj. To była moc. Dobrze, kochani, kolejny kawałek cytryneczki. Jeszcze w ogóle nigdy nie jadłem cytryny w życiu całej. A od razu taki challenge. Jemy dalej. O, bardzo pyszne. Po prostu możecie mi tylko pozazdrościć. To smakuje prawie jak pizza. Kolejny kawałek, którego w ogóle się nie da ten. Jemy go od razu. No bo już naprawdę chcę kończyć ten challenge. Nigdy nie róbcie tego, bo ja naprawdę się już tak czuję, tak mi jest. Jak to się mówi?
Wytrynował? Nie. To się mówi, jak to się mówi? Kwaśno. Jeszcze dokończę ten kołek. A ja już nie mogę, Nie. Dajemy dalej. I dobra, zrobimy to i zjemy, moi drodzy, 3 cytryny. Mam nadzieję, że nie zachoruję na nic. Jemy. Na... Poloka. Polecam wam spróbować w domu, naprawdę. To jest super po prostu zabawa. Jest tak, je tą cytrynkę. I może zjemy sobie jeszcze jedną cytrynkę. I trzecia cytryna. Dajemy, moi drodzy. O nie. Ta cytryna jest wyjątkowo kwaśna, ale ja nie jestem tutaj mięczak. Ja zjem do końca ten kawałek. Możecie mi zagłać na słowo, że cały ten sok ja naprawdę wypijam. To nie jest tak, że ja go tutaj wypluwam, nie? Bo to by nie był po prostu challenge. A ja lubię challenge i lubię challenge. Wyzwanie. I jeszcze 3 kawałki. Poważna mina. I czy ostatni? Dobrze, jeszcze tutaj pijemy soku. Bo zawsze deszczówki są. Cudowne. Idziemy z koksem. Dwunasty taki kawałek. To już będzie koniec tego. Trzeba. Nie spodziewałam się, że zjem aż 3. Gdzie? Moi drodzy, tu są wszystkie, żeby nie oszukać. Wszystkie zjedzone cytrynki. Zostały tylko same skórki. No to był mój chyba najtrudniejszy challenge na moim kanale. Mam nadzieję, że będziecie takich więcej. Może następnym razem coś ostrego może. O Jezu, nie, lepiej nie. Zostawiajcie tutaj dużą łapę w górę. Zostawiajcie również subskrypcję na dole. Taki czerwony przycisk. Wiecie, że jak się naciśnie czerwony przycisk, to on się zmieni na szary? Wow! I co, widzimy się już w następnych odcinkach, które będą naprawdę mega. Przypominam również o pisaniu komentarzy, co chcecie zobaczyć więcej na moim kanale. I widzimy się już w następnych odcinkach. 5:16:30. Siema! Jakby napełniła ta witamina C.